Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym webinarium organizowanym w programie Edukacja o Polityce. Serdecznie dziękuję za Państwa obecność. Jestem przekonana, że to będzie bardzo ciekawe i owocne spotkanie. Ja nazywam się Anna Samel, jestem koordynatorką programu Edukacja o Polityce w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Podczas dzisiejszego webinarium nasz gość dr Spencer Clark z Kansas State University z USA omówi z Państwem metody i sposoby na angażowanie uczniów w dyskusję o polityce. Prezentację naszego eksperta będzie tłumaczyła na język polski Karolina Giedrys. Zarówno Spencer, jak i Karolina są już z nami, więc za chwilę przekażę Spencerowi głos, ale zanim to nastąpi, chciałabym przez sekundkę opowiedzieć Państwu o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie w okienku znajduje się czat. Tam mogą Państwo zadawać wszystkie pytania, odpowiadać też na pytania prowadzącego lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się pojawią problemy techniczne, to proszę dać mi sygnał, ja postaram się Państwu pomóc też w indywidualnej rozmowie. Pytania możecie Państwo zadawać na bieżąco, podczas całego spotkania. My będziemy je zapisywać. A te najczęściej powtarzające się będziemy tłumaczyć i zadamy je na samym końcu po wystąpieniu naszego eksperta. Będzie sesja pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że nas dobrze widać i słychać. Widzę, że już część Państwa się z nami wita. Bardzo nam miło. W takim razie ja przekazuję głos prowadzącemu. Dear Spencer, good morning, good afternoon. Thank you very much for your presence. We are very glad that you have accepted our invitation. Please feel welcome to start your lecture. The floor is yours. Thank you so much. Thanks for the introduction, Anna. And yeah, good evening to everyone. I hope this will be a helpful discussion and useful for everyone. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na tym webinarium. Mam nadzieję, że będzie ono owocne dla nas wszystkich. As Anna mentioned, I'm a assistant professor at Kansas State University, and I focus on curriculum studies and teaching social studies, history, and civics. Tak jak już wcześniej Ania wspomniała, jest adiunktem na Uniwersytecie Stanowym Kansas i na tym uniwersytecie wykładam podstawę programową i jestem na Wydziale Podstawy Programowej i Instrukcji. Spencer, could you please repeat your major? What are you lecturing? This one skipped me. It's curriculum studies, social studies, and history, mm-hmm. history and civics education. Okay. Wykładam socjologię, wiedzę obywatelską i historię. So a brief background about my how I got to this point. I was a high school civics teacher and history teacher in a city in the United States at a public school and also a Catholic religious school. W tym miejscu kilka słów o mnie. Chciałabym opowiedzieć, jak to się stało, że znalazłam się na uniwersytecie, co robiłem wcześniej. Wcześniej byłem nauczycielem w szkole średniej, wykładałem edukację obywatelską i historię, uczyłem edukacji obywatelskiej i historii w szkole średniej, również w szkole katolickiej, publicznej szkole katolickiej. Yes, and I worked with several programs trying to promote discussion and deliberation in my classroom as a teacher. W trakcie mojej pracy w szkole średniej realizowałem kilka projektów, które miały na celu uzgłębianie tematów, którymi się zajmowałem i zachęcenie uczniów do tego, by zastanawiali się głębiej nad tym, nad problemami, które są jakby przedmiotem tych zajęć. And that led me to working on the Deliberating in a Democracy project, which focused on a lot of the issues that I'll be discussing today to make discussion better
in both the United States and our partner countries, which I've listed some of those there on the PowerPoint. I to była ścieżka, która doprowadziła mnie do projektu rozważania o demokracji. To był projekt, który był realizowany w Stanach Zjednoczonych i w krajach partnerskich. To był wspólny projekt. Lista tych krajów partnerskich jest wymieniona tutaj na slajdzie, można ją sobie podejrzeć. And this was through Indiana University, and I worked specifically with, or mostly with Republic of Macedonia, on talking about controversial issues and discussion techniques. And I've listed the website here because it has a lot of great resources that, and it is still useful for everyone. Ten projekt był realizowany w stanie Indiana i również w Republice Macedonii, głównie w Republice Macedonii z tych krajów, które tutaj są wymienione. Dotyczył kontrowersyjnych tematów i tego, w jaki sposób poruszać je, w jaki sposób o nich dyskutować. I tutaj jest adres strony, na slajdzie widzą Państwo adres strony internetowej, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tego projektu. And my current research is working with secondary teachers and students on researching community problems, social problems, having discussions about those in the classroom, and then developing action plans on how to solve those problems in their community. W tej chwili moja praca naukowa na uniwersytecie dotyczy współpracy, wsparcia dla nauczycieli szkół średnich z zakresu tego, jak angażować uczniów do rozmowy i do działań na rzecz społeczności, na rzecz właśnie różnych problemów społecznych rozgrywających się w ich otoczeniu. W swojej pracy pokazuję, w jaki sposób o tych tematach rozmawiać, ale również w jaki sposób przygotowywać takie plany działań, w jaki sposób uczniowie mogą się angażować w jakby pracę na rzecz tych rozwiązywania tych problemów wokół siebie. I would like now to start with the lecture and framing that and thinking about some of the problems that we face in the United States in having our students discuss controversial issues. These are also things that were common with some of the partner countries in the Deliberating Democracy Project that I mentioned earlier. Teraz chciałbym przejść do omówienia problemów, jakie występują w prowadzeniu dyskusji o polityce w amerykańskich szkołach. To są problemy, które w jakiejś mierze powtarzają się również w krajach partnerskich projektu, o którym wcześniej rozmawiałem, o którym wcześniej wymieniłem. And I think some of these problems may be common in your schools too, potentially, and so hopefully yeah, this will be familiar. And I will use these to kind of frame what my lecture is about. And as you can see, I've bolded some of the words. They may not be as bold on the presentation, but I'll highlight those here in a second. Mam nadzieję, że te problemy, które ja wykorzystuję jako pewną ramę odniesienia do mojej późniejszej prezentacji, że te problemy, że Państwo będą się umieli do nich odnieść, że one są jakoś zauważalne także w Państwa pracy, że będzie można, że omówienie ich będzie dla Państwa przydatne. Niektóre z tych kwestii, które są dla mnie szczególnie ważne, pozwoliłam sobie zaznaczyć tutaj na tej wersji prezentacji, która jest widoczna. W tej chwili tego wyboldowania nie widać, ale ja będę po prostu te problemy naświetlał, będę poświęcał im szczególnie wiele uwagi, więc to jakby wyjdzie w trakcie mojej prezentacji, które kwestie uważam za szczególnie istotne. And so I will focus mostly on the first six of these seven. And the first two are students do not have enough knowledge about the issues to discuss it, and this is a big problem in the United States.
Szczególnie wiele miejsca poświęcę pierwszym sześciu punktom z tych siedmiu, które są tutaj zaprezentowane. Pierwszym problemem, o którym chciałabym porozmawiać, to jest to, że uczniowie nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat dyskutowanego problemu, takiej wiedzy, która by pozwalała im się poczuć swobodnie i nawiązywać dyskusję na ten temat. So often teachers do not prepare the students enough for the discussion, and so this leads to many problems many of the other problems that are listed on this page. Bardzo często się zdarza tak, że nauczyciele nie przygotowują uczniów do dyskusji na dane kwestie, na dane problemy, co z kolei prowadzi jakoś tak naturalnie do rozwinięcia się innych problemów, które zaraz omówimy. And so the second problem is students do not feel comfortable or safe sharing their opinions in class. And perhaps this is because they don't feel, they have enough knowledge or that it is merely just their opinion and they don't know enough to establish a perspective on the issue. Drugim problemem jest to, że uczniowie i uczennice nie czują się komfortowo i bezpiecznie, aby dzielić się swoimi opiniami na forum klasy. To może wynikać z tego, że nie mają wiedzy wystarczającej, żeby zabrać na przykład jakieś określone stanowisko wobec problemu. And the third one is that students are already so familiar with their classmates' perspectives that they just simply do not want to engage anymore with them, or they already know how they will respond to their own opinion. Kolejnym problemem jest trochę problem odwrotny, to znaczy, że uczniowie jakby znają poglądy swoich kolegów z klasy i nie chcą na nie reagować, nie chcą w ogóle się do nich ustosunkowywać i w jakiś sposób to może też wynikać z tego, że na przykład jakby przewidują, jaka reakcja może ich spotkać w związku z tym, że powiedzą to, a nie co innego na forum klasy. The fourth is that students have little experience with discussion and they're not confident with their political voice or speaking people outside of their family or close friends. Kolejny problem polega na tym, że uczniowie nie mają doświadczenia, mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu dyskusji i brakuje im pewności siebie, aby wygłaszać publicznie swoje poglądy polityczne. Publicznie, to znaczy na przykład poza wąskim kręgiem znajomych, poza wąskim kręgiem rodziny, w którym, czyli w tak, poza tymi sytuacjami, w których czują się swobodnie i czują, że mogą swobodnie się wypowiadać swoje poglądy. I'll try and go a little quickly, more quickly here. Students fear that there will be repercussions from their classmates for sharing their opinions. And they also think that maybe politics are not relevant to their lives, and so maybe the discussion topics are, not important to them. Kolejne dwa powody to są takie, że pierwszy z nich to jest taki, że uczniowie obawiają się reakcji kolegów na konsekwencji ujawnienia pewnych swoich poglądów. I następny powód, a mianowicie taki, że uczniowie, uczennice mogą czuć, że dany temat w żaden sposób ich nie dotyczy, nie dotyczy ich życia i jest w ogóle taka dyskusja jakby nie jest pewnie nie, niepotrzebna w jakiś sposób. And then, lastly is teacher disclosure, and I'm not going to talk much about this one today, but sometimes teachers share their opinion and hoping to engage students, and oftentimes this leads to shutting down the conversation instead of engaging, and that's partly just because students don't have enough knowledge to kind of engage with the teachers about the topic, perhaps. I ostatni powód, o którym nie będziemy dzisiaj zbyt wiele rozmawiać, to jest taka sytuacja, kiedy nauczyciel ujawnia swoje poglądy, chcąc zaangażować uczniów w dyskusję, powodując trochę odwrotną sytuację, to znaczy uczniowie nie tylko się nie angażują, ale jakby
przestają się angażować, jakby dyskusja zamiera. Na przykład z tego powodu, że uczniowie mogą czuć, że nie mają wystarczającej wiedzy, żeby odnieść się do tego, co przed chwilą nauczyciel ujawnił. So the questions, so that those are going to frame our lecture, and I'll highlight some of those key things, namely the knowledge, the comfort, familiarity, confidence, repercussions, and relevance. You'll see those as I talk about my four topics. Tutaj na tym slajdzie widzą Państwo pytania, którymi się będziemy w szczególnej mierze zajmować na dzisiejszym webinarium. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób jakby budować tą autentyczność, poczucie komfortu, poczucie swobody, w jaki sposób budować zaangażowanie i w jaki sposób wspierać uczniów w tym, żeby chcieli wyrażać swoje poglądy, żeby nie obawiali się tego robić. Right, and so to answer those questions, I'll cover four topics, and we'll be thinking about how to engage students in controversial issue discussions, while also helping students overcome fears about sharing their opinions with others in the classroom. And I think we can approach those both those questions with the topics I've chosen. Tak więc te pytania, które, znaczy te tematy, które wybrałem, którym chciałbym poświęcić jak najwięcej, znaczy trochę więcej uwagi, mam nadzieję, że jakby że ta rama odniesienia pozwoli odpowiedzieć na te dwa główne pytania, czyli po pierwsze, jak angażować uczniów w rozmowę na tematy kontrowersyjne, a po drugie, jak pozwalać im przełamywać swoje obawy dotyczące tego, jak się można, czy można i w jaki sposób mówić o swoich poglądach politycznych i o kontrowersyjnych tematach w klasie. And so these are the four on the PowerPoint, the four ways I intend to address it, and I won't go into depth here. I'll just talk about them each individually in the following slides. I'll just leave it there. Te cztery podejścia, te cztery odpowiedzi, które chciałbym zaoferować, mam nadzieję, że one pozwolą odpowiedzieć na te pytania i mam nadzieję, że jakby w jakiś sposób wyczerpią ten temat. Okay, so first is background knowledge and helping students get more knowledge on the topic, this will help kind of resolve those problems of knowledge and relevance and confidence. The concerns we have with background knowledge is that oftentimes teachers just provide a lecture or a single resource for students to develop their knowledge on a topic, and that is just simply not enough. Mm-hmm. Więc zacznijmy od tego, w jaki sposób można zapewnić uczniom podstawową wiedzę na temat, ta wiedza, która przełoży się na poczucie, znaczy na przełoży się na to, że dyskusja będzie merytoryczna, tak? Że uczniowie będą dyskutowali, no właśnie posiadając pewną wiedzę na temat. Z drugiej strony, że ta dyskusja będzie miała dla nich znaczenie, że będą uważali, że jest relevantna. A z kolei kolejnym powodem, dla których zapewnienie tej dodatkowej wiedzy, podstawowej wiedzy jest ważne, jest to, że to pozwala, buduje pewność siebie uczniów w dyskusji. Podstawowy problem, czy takim problemem, który daje się zdiagnozować w pracy nad tym aspektem dyskusji o polityce, jest to, że często nauczyciele pragną zapewnić tą wiedzę, czy mają taki pomysł, żeby zapewnić tą wiedzę poprzez pojedynczy wykład, albo na przykład poprzez odwołanie do jakiegoś jednego pojedynczego źródła wiedzy. I to nie jest wystarczające, to nie wystarcza, żeby spełnić ten warunek i żeby budować to zaangażowanie i poczucie pewności siebie i poczucie kompetencji. Yes, and we have a problem, for example,
in the US where teachers will print off a news article of a current issue that happened that day and bring it in for students to read and expect a great discussion on that. And they need more resources. They need multiple resources to develop the kind of knowledge and the comfort to talk about those issues. Some students are fine, but most students need much more, many more resources to develop their own perspective on an issue. W Stanach Zjednoczonych występuje taki problem, że często w dniu, kiedy wydarza się jakieś ważne, nie wiem, wypadek, zdarzenie, czy dochodzi do jakiegoś incydentu, czy jakiegoś ważnego wydarzenia, to w takim momencie nauczyciele często sięgają po jakiś artykuł w prasie i drukują ten artykuł, przenoszą go na zajęcia i to jakby na tej bazie planują przeprowadzić właśnie dyskusję na temat danego wydarzenia, incydentu, czy, nie wiem, kampanii. Natomiast dla większości uczniów jest to zdecydowanie niewystarczające źródło. Większość uczniów, żeby zbudować pewną perspektywę i podejść do tematu z poczuciem komfortu, potrzebuje wielu różnorodnych źródeł. And so some methods that we've used in the past, obviously just getting multiple readings or videos on a topic, but that's time consuming for teachers. Also, if you have to condense it down for students to read. That's why I've supplied the DID, the Deliberating and Democracy website, because it has short readings that have multiple perspectives in them as an example of what could be used in a classroom for short discussions. Więc w jaki sposób możemy próbować rozwiązać ten problem? Wykorzystujemy w Stanach Zjednoczonych wykorzystujemy takie metody, jak na przykład wykorzystywanie wielu różnych materiałów źródłowych do czytania, pokazywanie filmów, które pokazują różne perspektywy i prezentują jakby całe szerokie spektrum informacji na temat danego problemu. Natomiast to często generuje dużą ilość czasu, znaczy wymaga poświęcenia dość dużej ilości czasu na taką pracę. I dlatego tutaj pozwoliłam sobie w tym miejscu na slajdzie zaznaczyć, jakby umieścić adres strony internetowej naszego projektu, ponieważ na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć materiały źródłowe, materiały do czytania, które są z jednej strony krótkie, a z drugiej strony prezentują różne perspektywy. I to jest taki idealny, można powiedzieć, punkt odniesienia, czy idealny przykład właśnie w jaki sposób można w krótkim czasie, w czasie do ogarnięcia w klasie, pokazać różne perspektywy i przygotować uczniów do dyskusji. And that's a more traditional approach, and it's probably very common for teachers. And then what I spend most of my time and research and working with students and teachers in schools is having students develop their own research projects to learn more about issues so that they feel more confident, so that it's relevant to their lives, and so that they develop that knowledge more naturally instead of through lecture or reading. They are doing the research themselves on the topic. To metoda, którą wcześniej opisałam, jest taką tradycyjną metodą, którą na pewno Państwo dobrze znają. Jest ona dobrze znana nauczycielom. Także w tym miejscu może bardziej jakby interesujące wyda się te metody, które wypracowujemy w naszym zespole, czy w naszej pracy, do której często sięgam w swojej pracy. Czyli takie metody polegające na tym, że nie tyle uczniowie dostają materiały źródłowe do czytania, jak dostają pewne gotowe, zastane rzeczy, tylko sami przygotowują projekty uczniowskie, sami przygotowują, robią, przeprowadzają badania dogłębne, dociekają, szukają informacji, przygotowują się do dyskusji. W ten sposób no, na przykład możemy budować ich zaangażowanie, ponieważ no, można powiedzieć, że
jakby jest duże prawdopodobieństwo, że w trakcie takiej pracy będą wyszukiwali informacje, które będą dla nich relevantne i będą miały dla nich znaczenie. Yeah, and so this has been probably the single most important way for students to be more engaged with talking about issues is doing their own research, asking their own questions related to maybe a bigger question, and doing the research, and then coming back to class and being prepared to discuss these topics. I to jest naprawdę bardzo dobry sposób, który pozwala uczniom na przeprowadzenie własnego badania, na opracowanie własnych pytań, takich pytań, które mogą prowadzić do szerszych, do bardziej ogólnych pytań, do których można się odwołać w klasie i które mogą być dobrą bazą do dalszej pracy. And then on the next slide, the second topic I'd like to address. Is that students need opportunities once they've developed knowledge or they've read something or watched a video, they need opportunities to develop perspective. One thing that we found is that we expect discussion alone to change or affect students' perspective, but we found that it doesn't. It takes time for that to happen along with the resources. Drugim tematem, oprócz zapewnienia tej podstawowej wiedzy, drugim tematem, którym chciałabym tutaj omówić troszeczkę szerzej, jest zapewnienie możliwości poszerzania perspektywy dla uczniów. To jest szczególnie ważne, ponieważ w swojej pracy często jakby odkrywamy, że tak naprawdę pojedynczy wykład, czy pojedynczy projekt, czy pojedyncze zajęcia, dyskusja na jakiś temat nie jest w stanie zmienić perspektywy, czy wpłynąć jakoś istotnie na perspektywę uczniów. Tak naprawdę ta praca powinna być powtarzana, rozszerzana. Jest to, ten powiedzmy wpływ, czy ta praca z uczniami powinna obejmować, no, wymaga czasu i przestrzeni. And students need, you know, just simply time to maybe write or talk about their perspectives of what they've learned. And so this first method that I have there, you know, using journals or blogs, that works really, really well with research projects, because as students are researching, they can kind of keep track of what they're learning. It gives the teacher something to check in on. But while they're writing and they're having to take what they're reading and put it into their own words, which is very important in terms of developing perspective as opposed to reiterating someone's opinion that they've heard. Jedną z metod, która bardzo sprawdza się przy osiąganiu tych celów tutaj jakby sprecyzowanych, czyli do poszerzenia perspektywy uczniów, jest zachęcanie ich do prowadzenia blogów, do prowadzenia dzienników. I no to jest coś takiego, co nauczyciel może zobaczyć, może sprawdzić, może odnosić się do tych treści prezentowanych w tym miejscu. I w takich właśnie własno w takiej twórczości uczniowskiej mogą również przebijać się, czy mogą znaleźć się także odniesienia do właśnie jakichś materiałów źródłowych, tak? Czyli to jest taka praca, która pozwala z jednej strony polecić materiały źródłowe, później sprawdzić właśnie na tym blogu, w jaki sposób uczniowie te materiały zrozumieli, w jaki sposób się do nich odnoszą. I to jest o wiele wartościowsze niż tak naprawdę zachęcanie uczniów do tego, żeby referowali poglądy wyczytane w materiałach źródłowych, cudze poglądy. And the other method that we used in the Deliberating and Democracy program was to have students start in small groups. They would start in pairs and then they would get into groups of four, and they would talk about the issues first in those small groups, and then come back together as a whole group and discuss what they talked about in their small groups. And this provides students confidence in already talking about the issue before talking in front of a whole class. It gives them opportunity
and time to develop a perspective. And it allows for opinions to be shared and maybe developed over that time. Kolejną metodą, która bardzo sprawdza się w naszej pracy, to jest zachęcanie uczniów do tego, żeby pracowali, żeby zaczynali swoją pracę od takich małych grup. Czyli na przykład, żeby zaczynali od pracy w parze z innym uczniem, w tej parze dyskutowali, omawiali pewien problem, przygotowywali może właśnie jakieś badanie czy jakąś analizę jakiegoś problemu, następnie by pracowali w czwórkach, a następnie dopiero na forum klasy i na forum mogą podzielić się tym, co wypracowali w tych mniejszych grupach. Taka praca pozwala z jednej strony budować pewność siebie, jakby zapewnia, pomaga budować pewność siebie, ale z drugiej strony też przede wszystkim pozostawia, jakby zapewnia uczniom większą ilość czasu, która być może jest potrzebna do tego, żeby tą perspektywę budować, poszerzać, wzbogacać ją, by po prostu uczniowie mieli szansę na to, żeby była bardziej pogłębiona. And I see I'm going over time a little bit, so I'll try and do these last two slides quickly. So I'll go to the next slide. And the next two slides deal more with the students themselves and how they perceive the controversial issues. Trochę jesteśmy spóźnieni, więc teraz przyspieszymy. Kolejne dwa slajdy dotyczą tego, w jaki sposób jakby tej relacji pomiędzy kontrowersyjnymi kwestiami a samymi uczniami. Yeah, so we found that the topics being authentic and very relevant to the students makes it very important for them to be able to see it in their own lives. This helps them be more engaged and helps them move away from opinions and moves more to experience, to develop perspective. W naszej pracy, nasza praca potwierdza, że to jest bardzo istotne, żeby uczniowie umieli, potrafili, zauważali łączność, związek danej kwestii ze swoim własnym życiem, żeby zauważali ten związek. W ten sposób, no, i w ten sposób po pierwsze, no właśnie jest szansa na ten na autentyczność w tej dyskusji, z drugiej strony też w ten sposób możemy starać się, czy istnieje taka możliwość, szansa na to, że uczniowie będą jakby rezygnowali z opinii, bardziej mówiąc o swoich doświadczeniach. And so the methods I suggest for this are just simply taking some of the larger questions. I know this project has some large questions that you've been discussing this year. But you know, simply having those questions start out with the students' lives and having them think about how does it affect their lives on a daily basis. And yeah, I'll leave it there. Taką metodą, którą zdecydowanie rekomenduję, jest to, żeby omawianie pewnych ogólniejszych problemów, pewnych naprawdę bardzo obszernych kwestii, takich bardzo ważnych, no bo takie się porusza w tym projekcie CEO, który Państwa tutaj na tym webinarium zgromadził, żeby zaczynać od odwołania do życia studentów, do życia uczniów, czyli żeby na przykład rozpoczynać od pytania, w jaki sposób ten problem, dany problem wpływa na twoje życie bezpośrednio, w jaki sposób go doświadczasz na co dzień. And the other way to make it authentic is, you know, to provide them an audience, or if they do projects, have them share with an audience or with adults outside of the school, or have experts come to the school. Showing that their voice matters helps them, you know, that they can interact with adults, helps them see that their thoughts, their voice, their opinions, their beliefs are more authentic than just simply a school exercise or a school lesson. It has real world implications.
Kolejna metoda, która naprawdę się sprawdza, to to, by zapewnić uczniom publiczność, to znaczy, by dać im takie poczucie, że ich głos ma znaczenie, że to naprawdę jest ważne, co mają do powiedzenia. No i tutaj w tym przypadku można do debat, do dyskusji zapraszać osoby z zewnątrz. Na pewno warto by te dyskusje, znaczy już samo to, że odbywają się na forum klasy, to już jest dużo, ale z drugiej strony kolejnym krokiem jest zaproszenie osób z zewnątrz, zaproszenie ekspertów, zaproszenie być może no, osób, które są ważne dla dyskutujących, dla młodzieży, tak żeby mieli po prostu poczucie, że rzeczywiście to, co oni mają do powiedzenia, kogoś interesuje. So the last slide is positionality. This is a fairly new area of research and topic that I've been working on, and this refers to thinking, having students think about why they have the perspective they do, how are they positioned in society based on a variety of factors, and helping them understand their own perspective. Because oftentimes they don't understand where their opinions or the source of their opinions or their perspective come from necessarily, with family and social media and just the media in general. Ostatni slajd, który przygotowałem, to jest slajd, który dotyczy określania stanowiska. To jest temat, to jest dość nowy temat, którym się zajmuję. I tutaj w tym temacie chodzi o to, by zapewnić uczniom taką możliwość do refleksji nad tym, skąd biorą się ich poglądy, tak naprawdę co sprawiło, że one tak wyglądają, a nie inaczej, jakby kto ma wpływ na ich poglądy, w ten sposób, by zachęcić ich do tego, żeby rozwijali swoje własne zdanie, by po prostu mieli świadomość tego, że ono nie rozwija się w próżni, tak? Że różne czynniki mają na nich wpływ. Yeah, and so there's lots of ways to get students to think about their own lives, and this kind of goes back to the authenticity aspect. One that I've used a lot is, and I've used this in Macedonia and Serbia and Afghanistan and Turkey, different countries, but I have students map their daily lives. Jest wiele sposobów na to, żeby zachęcić uczniów do refleksji nad własnym życiem. Takim sposobem, który ja wykorzystuję w swojej pracy, z którego korzystałam w pracy i w Republice Macedonii, i w Serbii, i w Afganistanie, to jest zachęcanie uczniów do tego, żeby tworzyli mapy swojej codzienności. And so I have students just simply make a map of where do they spend the most of their time during the day and the places they go. And what's important to them, and have them think about why those places are significant or important to them. And then we have them share as a class, and so the students find lots of commonality. They learn about themselves, about their classmates, and it helps them understand their own perspectives of what is important in their lives, what is significant. And it's a large activity, so it's hard to summarize into one thing, but it really does help with a lot of these issues that we have with discussion in terms of confidence, the understanding that students do have knowledge about these issues in their daily lives, because they realize, you know, media is a big part of my life, and I think about it, that this topic is relevant in my life. And so, you know, having them reflect and think about their own lives and how things impact their lives is very important for discussion. To jest bardzo szerokie, rozbudowane działanie, więc ciężko jest je podsumować w kilku słowach. W każdym razie w takim pobieżnym streszczeniu, na przykład polega to na zachęcaniu uczniów do tego, żeby opowiadali o tym, gdzie spędzają większość czasu, żeby zastanawiali się na przykład, dlaczego akurat w tych miejscach spędzają większość czasu,
Też ważnym aspektem tego działania jest to, że uczniowie słuchają siebie nawzajem, tak, że mogą znajdować punkty wspólne, mogą zastanawiać się właśnie, co ich łączy, tak, mogą poznawać swoich kolegów, mogą poznawać ich zwyczaje. No i to jest takie działanie, które w dość naprawdę bezpośredni i prosty sposób prowadzi do tej refleksji na temat właśnie tego, w jaki sposób jakiś problem, czy jakaś sfera życia, czy jakiś po prostu, nie wiem, działanie innych wpływa na mnie. Na przykład, no to jest takie działanie, taka refleksja, która w dość szybki sposób może spowodować, że uczniowie zaczną się zastanawiać, że tak, rzeczywiście media mają wpływ na moje życie, tak, rzeczywiście te, jakby w bardzo istotny sposób występują w moim życiu, jakby są dookoła mnie właściwie wszędzie, gdzie nie pójdę. Także, no, też tak. And the students enjoy doing it, especially if we let them make 3D or three-dimensional maps of their lives, that it becomes very meaningful. I kolejną zaletą tego działania jest to, że to jest dosyć popularne wśród studentów, szczególnie jeśli są fanami, zwolennikami tworzenia takich trójwymiarowych map rzeczywistości. Could you hang on a second? I'll just close the door, right? Because like my son has opened it. Sure. I'm sorry. That's okay. I have the same problem when I teach at home. My daughter likes to come and say hi to everybody. All right. So these have all been ways to think about how to prepare students better for discussion. We found that that's the biggest issue in kind of or the biggest issue in addressing the problems that are common in discussions about controversial issues in the classroom. And so I know they may be a different approach than perhaps you talked about in the past, but I think it's a different way of viewing those problems and issues. And so yeah, I'd be happy to answer any questions at this point. Więc to są takie główne kwestie, uważam, główne obszary, którymi warto się zająć, przygotowując uczniów do rozmowy na trudne tematy. I myślę, że to są takie podejścia, czy takie problemy, czy sfery, obszary, które są dość wspólne do wszystkich sytuacji, właśnie rozmowy na trudne tematy, rozmowy na kontrowersyjne tematy. No być może Państwo w swojej pracy napotkali się na inne metody, na inne sposoby, chętnie o tym porozmawiam. Natomiast no to jest, dzielę się wiedzą z własnego doświadczenia i tymi metodami, które w nim się sprawdziły. I think that we're moving on to question and answer session, right? Okay, I have one question which seems to be fairly popular. It's students very often quote opinions voiced by their parents. How to teach them to, you know, to make their own position, to look for their own voice, to like to have their own position on a particular topic. Yes, that is a common problem in the U.S. also, and I think the key is to expose them to multiple perspectives, or have them research the topic and find multiple perspectives on the topic. And so when I talked about the research projects, I didn't give you much structure, but often teachers will require their students to find, you know, at least five different perspectives on the topic. And then they have to come to their own conclusion on their perspective. And sometimes they don't change, right? They don't change from their parents. And that's okay, but at least, you know, they see what the other side is, and you know, perhaps they eventually they will come to a different perspective. But you know, these things take time, and
it's hard to change what we learn at home. But I think that's the first step, is just to expose them to other reasonable and rational perspectives, and trying to help them find ways to develop their own perspective and push them to do that. But we have to give them the tools to do that, I think. Okay. Teraz przeszliśmy do sesji pytań i odpowiedzi i pierwsze pytanie, które zadaliśmy Spencerowi, to jest pytanie, że uczniowie często przytaczają wiadomości, poglądy swoich rodziców, jak uczyć ich formułować własne stanowisko, budować własne zdanie na dany temat. No i zdaniem naszego gościa kluczem do sukcesu w tej kwestii, to jest rzeczywiście, Spencer stwierdził, że rzeczywiście to jest problem również w Stanach Zjednoczonych i że to zdarza się dość często. Kluczem do sukcesu, do pewnej pracy, znaczy do sukcesu przy być może poszerzaniu tego spektrum wiedzy i do większej otwartości na inne opinie jest to, żeby po prostu konfrontować uczniów z innymi opiniami na dany temat, pokazywać im inne perspektywy. I to często dzieje się na drodze poprzez takie działanie właśnie to badawcze, tak, zachęcanie uczniów do tego, żeby przygotowywali swoje własne analizy, by przygotowywali materiały do dyskusji. Tutaj w trakcie tej prezentacji nie było takiej możliwości, żeby więcej omówić jakby no właśnie w jaki sposób takie projekty są przeprowadzane, ale bardzo często jest tak na przykład, że jakby jest taką zwyczajową praktyką, że nauczyciel prosi uczniów o to, żeby w swoim projekcie badawczym przedstawili przynajmniej 5 różnych opinii na dany temat. No i to, jeżeli na przykład nie zmieni opinii uczniów, często nie zmienia, często nadal trwają, obstają przy opinii wyniesionej z domu, no to przynajmniej jakby skonfrontuje ich z innymi opiniami, pokaże i wzbogaci ich perspektywę, wzbogaci ich doświadczenie. I might add too, sometimes it's helpful to start your class with an issue that you think that the class will agree on. That's also different, that would be a different opinion from their parents, from the like a generational difference. And we've used that in classrooms before to get the class to see that they do have common ground on some issues if you have a lot of disagreement in a classroom. Kolejną taką metodą, która sprawdza się w tym, żeby wspierać uczniów w poszukiwaniu swojej własnej opinii, jest na przykład budowanie takiego porozumienia wśród uczniów trochę poprzez odwołanie do różnic pokoleniowych. To znaczy, że sięganie po takie tematy, co do których uczniowie mogą się zgadzać między sobą, a jednocześnie w przypadku których mogą występować różnice pokoleniowe, czyli na przykład uczniowie w klasie będą mieli jeden pogląd na daną kwestię, różny od poglądu swoich rodziców. To jest taka metoda, która może pokazywać uczniom, że coś ich łączy, że, no, że mają coś ze sobą wspólnego. I, no, no i też trochę pokazuje drogę do jakiejś wolności wobec poglądów rodziców. All right, moving on. Shall we move on with the next question? Yeah? Okay. The next one is fairly similar. It's like pupils often side, like they accept the political views of their teachers. How to avoid it? Follow political views of their teacher. Sure. Yeah, and I think that just goes back to how do we get the students to develop their own knowledge and develop their own perspective? Because if we don't give them many resources to think about and develop their own perspective, they're going to latch on to whatever opinion they feel like fits them or their identity or you know, whatever. And so it takes it takes some exposure, I think, to multiple
perspective. I think teachers are the same issues as family. It's they're role models in our lives. They're models of maybe who we want to be, and so we need to help them kind of take that perspective and develop it into their own identity or match it to their own views and identity. To jest takie pytanie, teraz przyszliśmy do pytania, uczniowie często przyjmują poglądy polityczne nauczycieli, jak tego unikać? Zdaniem naszego gościa to jest taki problem, który wynika znowu z braku własnej wiedzy po stronie uczniów, który brak tej wiedzy nie pozwala im rozwinąć własnych poglądów. I w takiej sytuacji, kiedy brakuje im wiedzy, brakuje im pewności siebie, bardzo często przyjmują jakby pierwszą silną opinię, czy pierwszą taką wyraźną opinię, która w jakiś sposób odpowiada im, w jakiś sposób pasuje do ich tożsamości, oni czują, że ta opinia może budować ich tożsamość. No i w przypadku rodziców i nauczycieli, którzy są pewnymi wzorcami do naśladowania, no jest to bardzo proste i to jakby dzieje się dość naturalnie. Natomiast naszą rolą jako rodziców, jako nauczycieli jest to, by no po prostu wspierać uczniów w tym, by budowali swoją tożsamość w oparciu o swoje własne wypracowane przez siebie na bazie zdobytej wiedzy, poglądy, a nie poprzez cytowanie cudzych poglądów. In a practical way, the Deliberating in a Democracy website that I showed you has resources. And their method of discussion, they actually have the students when they're in groups of four, they're in teams of two, and one team, each team has to take a turn taking a different perspective. So that way, the students have to argue for both perspectives, whether they agree with them or not, and they have to understand that there is reasonable and rational perspectives on either side of the issue. And that's why I really like that discussion setup, because the students are forced to argue for both sides, whether they agree or not. And the goal of that, of course, is to find consensus. You may not agree with everything, but you, as a group, you may come to a degree that both sides have a good point here or have a good point here, even though I don't agree with these other points. And so the goal of that is always to find consensus. So even though they may not completely agree, find those areas of consensus. But I think it is good to force the students to take on perspectives that they don't like. And so I really recommend looking at that website and the procedures for. I'm happy to talk about that further or give you resources with that too. Just let me know. I can send those to Anna. Things that I like from that, because it does force the students to take on that different perspective. And anyways, I'll leave it there. Off too much. Taką metodą, którą swobodnie mogę polecić, to jest metoda zaprezentowana na stronie projektu, który wcześniej Państwu przedstawiałem, projektu Rozważanie o demokracji. Na tej stronie internetowej jest przedstawione takie działanie, w trakcie którego uczniowie pracują w czwórkach. I jakby pracując bliżej w parach, muszą po kolei wcielać się w różne, przedstawiać różne perspektywy na dany problem, niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzają, czy nie. I to ma ogromną wartość, dlatego że no, uczniowie za każdym razem, jeżeli prezentują nawet takie punkt widzenia, z którym się zupełnie nie zgadzają, no muszą w trakcie tej pracy, w trakcie tego działania i w trakcie tej dyskusji odkryć pewne racjonalne powody, racjonalne argumenty za danym stanowiskiem. I to jest naprawdę wartościowe ćwiczenie, dlatego że ono pokazuje, jakby celem tego ćwiczenia jest dojście do pewnego konsensusu, wypracowanie pewnego konsensusu, który nie musi koniecznie polegać na tym, że uczniowie się ze sobą zgodzą. Natomiast wartością jest to, żeby, znaczy celem jest to, żeby doszli do takiego wniosku, że no właśnie różne strony, różne frakcje, czy różne poglądy, podejścia do kontrowersyjnych kwestii mogą mieć bardzo racjonalne pobudki i mogą
wynikać z bardzo jakby konkretnych powodów, nie z jakichś wymyślonych, nieracjonalnych rzeczy. My colleagues in Macedonia still use that procedure because it does force their students to take on a different perspective. So. Moi koledzy z koledzy z Tesera z Macedonii cały czas wykorzystują tę metodę i są z niej bardzo zadowoleni. Okay, the next question is how to encourage citizenship teacher to discuss with students rather than to copy a book, a textbook, to follow a textbook. So the question is how to encourage civic education teacher to discuss with students rather than to follow the book, yeah? Mm-hmm. Yeah. I think in terms of I like to think of it as the way our society is changing in the 21st century. Any book information can be found online. I think the real worth of a teacher is the ability to develop those problem-solving skills, creative thinking skills, discussion skills, I'm not saying get rid of textbooks, but the textbook should be the basis for a discussion or one perspective that you can use for a discussion. And so, I think if we just simply use a textbook, we're not preparing students for real life. And that's why discussion of these issues is so important, especially for democracies. If students can't discuss these public issues civilly, or in a nice way, then we're going to have real problems in the future. I think that's why in the 21st century we need to think about skills, and we frame that in the United States as 21st century skills. That's some of our standards, and so. Discussion of these issues, the research projects that I mentioned, the map that I discussed, those are all ways of developing those skills, and you're not going to get those in a textbook or just from learning from a textbook. Myślę, że to pytanie, czy ten problem trochę odzwierciedla zmiany, które zachodzą w naszym społeczeństwie w XXI wieku. Czyli to w naszych czasach, gdzie właściwie każdy podręcznik można znaleźć w sieci bez żadnego problemu i tak naprawdę rola nauczyciela zmienia się z roli właśnie kogoś, kto przedstawia podręcznik na rolę pewnego lidera czy pewną osobę, która ma uczyć uczniów i pomagać im rozwijać kompetencje na miarę XXI wieku, czyli takie kompetencje jak na przykład rozwiązywanie problemów, jak twórcze myślenie, jak umiejętność dyskutowania. Rozwijanie tych kompetencji jest bardzo istotne, ponieważ umiejętność cywilizowanego, uprzejmego poruszania dyskusji różnych kontrowersyjnych kwestii wydaje się być kluczowa w naszych czasach. I wszystkie te metody, o których mówiliśmy, czyli dyskusje, mapy codzienności i projekty badawcze, to są takie metody, które pomagają w rozwijaniu tych umiejętności. Yes, yes. I'm sorry. Okay. Would you like to add anything to it, or shall we move on? We can move on. All right, so the next question is, could you please give us some more examples, practical examples of, or more specific examples of how to use this method of mapping everyday life? Mm-hmm. Yes, I just recently presented on it at an international conference, and people were very interested in it. I wish I had an example here,
of my life. I have a chapter, I have a book chapter coming out that explains it all. And I can send that to Anna, if that she can distribute out. But some examples, we simply ask students to think about their daily lives, and they can make a map however they want to. They can draw it, they can they can construct it. But we ask them to think about at least 10 important places that they go in a day or regularly in their lives. And we have them map those out on the map. And then we have them think about, why are those important? Why are those significant to them? And that has a variety, it depends on the student. And then we have them share with their class, and they find commonality between those important places and why those places are important. And then we have them think about how do those places affect their choices, affect their perspective, affect their opinions. And we get into a discussion, and they write a personal narrative based on their map, describing how that shapes the choices and the things they do on a daily basis. And so obviously there's a lot of family aspects. Sometimes there's sports, sometimes there's economic things, religious things. And so it helps the students kind of develop their identity and think about who they are and why they are who they are. Okej. Teraz przyszliśmy do pytania, przyszliśmy do pytania o mapę codzienności. W jaki sposób mapę codzienności, w jaki sposób można... pytanie było o konkretne przykłady wykorzystania tych map codzienności. Nasz gość powiedział, że przygotowuje właśnie rozdział do książki właśnie na ten temat, bo rzeczywiście duże jest zainteresowanie tym tematem. Także ten rozdział, jak tylko będzie gotowy, zostanie podesłany koordynatorce, która będzie mogła Państwu rozesłać to dalej. Teraz, jeżeli chodzi o takie przykłady na tu i teraz, no to na przykład poprosimy uczniów o wybranie 10 ważnych dla siebie miejsc w różnej formie. Mogą ją rysować, mogą ją konstruować, w zależności od preferencji, w zależności od może też materiałów, jakie są dostępne. Następnie prosimy, żeby zastanawiali się, dlaczego te miejsca właśnie są dla nich ważne. Następnie prosimy, żeby podzielili się tą perspektywą, żeby podzielili się swoimi wyborami na forum klasy, co pozwala z kolei odnaleźć im takie miejsca wspólne i takie jakby punkty styczne pomiędzy sobą. Zachęcamy ich także do refleksji na temat tych wyborów, do refleksji na temat tego, w jaki sposób te miejsca, czy to w jakich miejscach się poruszają, wpływa na ich wybory, na ich perspektywę, na ich doświadczenie, w jaki sposób te miejsca budują ich tożsamość i w jaki sposób, jakby, co w jaki sposób mówią coś o nich i tworzą tożsamość na co dzień. And my wife, who is a civics teacher, she uses this, especially the mapping with when she has classrooms with immigrant students or English language learner students, because it's really helpful for them to engage and find commonality with their American classmates. Moja żona bardzo często wykorzystuje tą metodę. Moja żona zajmuje się i jest również nauczycielem edukacji obywatelskiej i pracuje bardzo często z uczniami ze środowisk imigranckich, z uczniami, dla których angielski jest drugim językiem, którzy dopiero uczą się języka angielskiego. I to, co jest wartościowe w takiej metodzie, to to, że poprzez mapowanie swojej codzienności mogą odkrywać, że mają bardzo wiele wspólnych miejsc ważnych dla siebie z Amerykanami.
To jest dla mnie ważne. Okay, I have also a question. How to encourage pupils to discuss politics? Those pupils who have very little knowledge, are not interested in reading, nor listening to some sources, discussions, are not interested in politics. How to make them interested in the surrounding world? You know, it is always tough. But I think I didn't spend much time on it, but on one of my slides I talked about problematizing or making a problem out of the issues and helping. So it's a combination of making it more of a problem for the students to think about, but also making it local and trying to tie it to their lives. You know, it's amazing how little students sometimes interact in their society. That's what the map shows too, is that sometimes our students, they don't go anywhere except for school and home. And so of course they don't have any interest in politics because they don't see aspects of society that need improving or need attention. And so I think the more that you can make it authentic, tie it to their own interests, you know, and make it more seem like a problem, a local problem, a problem that affects their lives or that could affect their lives soon, I think the more that you can do that, the better. And that's why I say always frame it as a local problem first, and then you can tie it to the larger question about, you know, national media later. But what is the local issue? You know, why, how does it affect you on a local level? You're still going to have students that don't care, but at least you can try. And I think that's where the map and helping students think about their positionality, it helps you learn about them and how limited their life experience is sometimes, and then also helps them think about it also, so to better prepare them for discussion or to be interested in issues. Kolejne pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób zachęcić do dyskusji o polityce tych, którzy nic nie wiedzą, nie czytają, nie słuchają, w jaki sposób zainteresować te osoby otaczającym światem. Nasz gość rzeczywiście potwierdził, że jest to problem, także w Stanach Zjednoczonych, że rzeczywiście nawet praca z mapami codzienności często ujawnia, że nie brakuje takich uczniów, którzy tak naprawdę jakby ich codzienność czy ich wędrówki po codzienności obejmują tylko szkołę i dom i tak naprawdę nigdzie nie chodzą, nie interesują się, nie angażują w życie otaczającej społeczności. No i zawsze tacy uczniowie będą się w klasie pojawiali i tak naprawdę to, co można zrobić, to można próbować w taki najbardziej pogłębiony sposób sprawiać, żeby poczuli, że dany problem jest problemem lokalnym, to znaczy zawsze, żeby nawet w przypadku takich bardzo ogólnych, a bardziej być może abstrakcyjnych kwestii, żeby zawsze sprowadzać do tej lokalności i szukać tego, w jaki sposób dany problem może dotyczyć ich bezpośrednio, może wpływać na ich życie bezpośrednio. I żeby szukać tego związku z ich zainteresowaniami, szukać tego połączenia. Często też poprzez to budowanie, mapowanie codzienności też pozwala, jest taką metodą, która również pozwala zobaczyć tak naprawdę, jak ograniczone jest doświadczenie niektórych uczniów, co jest jakąś diagnostyczną informacją i też myślę, że no też nie tylko dla nauczyciela, ale też dla samego ucznia, tak? To jest taka być może wartościowa informacja dla nich, jak widzą taką no, ubogą swoją mapę rzeczywistości na tle mapy swoich rówieśników, to może poszerzać ich perspektywę. Anything else? Okay, fine. And the last question. How do you deal with students' questions regarding your own political views? What do you say?
when they ask you that? I always, to model kind of what I've talked about today, I was actually in the classroom yesterday with secondary students, and they asked me what I thought about a topic. And I told them, and then I explained why I believe, or why my perspective is what it is. And so when I was a young teacher, I would have said both sides. I would have said, well, I think this on this side, and I think of this, and trying to stay neutral. And as I've gotten older, I still try to stay neutral, but I will tell them explicitly what I believe and why I believe that. And I use my experiences or things that have happened to me to help relate to students why I believe those things, and not just because it's I like this politician or this celebrity or whatever the reason where they heard something or why they think an issue is important. I try to relate it back to my own life and tell them why I believe that. And I think that's very powerful. Anytime we can help students model to students ways to communicate and justify their position those ways, I think that's the best way to do it, in my opinion. Ja tak naprawdę teraz to się trochę zmieniło, ponieważ jak byłam młodym nauczycielem, starałam się zachować neutralność i starałam się zaprezentować jakby sytuację czy dany problem z obydwu stron. Mówiłem, że no, można to i to sądzić na dany temat, a można to i to. Teraz już staram się zachować neutralność. Nie wyraźnie poglądy, przy czym nie wybieram tego na z mojej sympatii do danego człowieka, tylko staram się bardzo uważać o tym, jak do mojego doświadczenia i uzasadniać, dlaczego mamy to tak zmienić. Sound? Yes. Do you have this? Okay. Thank you, Anna. Aniu, jeszcze chwileczkę, tylko sekundę, dobrze? Próbuję wyjaśniać dlaczego mam takie poglądy, a nie inne. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób również modelujemy pewien sposób prezentowania swoich poglądów. Też pokazujemy, że w taki sposób warto te poglądy prezentować i w taki sposób o nich mówić. Okay, dziękujemy Karolino. Dear Spencer, thank you very much for your lecture. It was very interesting and I'm very happy that there was so many questions also, and thank you for all your answers. I will wait for your materials about these daily mappings. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za obecność podczas dzisiejszego webinarium i wszystkie pytania. Na zakończenie chciałam tylko przypomnieć o naszej stronie internetowej, o polityce.co.org.pl, na której znajdziecie Państwo wszystkie nasze materiały merytoryczne, a także zaproszenie na szkolenie. Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia w Warszawie, jest bezpłatne. Prosimy o zapisywanie się w głównej aktualności. Wszystko jest na stronie www.opolityce.co.org.pl. Dziękujemy za obecność, pozdrawiamy serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia na szkoleniu. Thank you, Spencer. Dziękuję, Karolino. Do widzenia. Bye, Spencer.